Dobra, bo trzeba się wreszcie pozbyć wielkiego kryzysu, nie powiem. Oraz ktoś powinien się zacząć przywitać do tego odcinka. No to ja mogę. Elo, elo wszystkim, właśnie wjeżdżamy w Amerykę. Odpalaj to. Mówię 12 marzec, dopiero mogę to No wiem, odpalić. no to zaraz będzie. Głupie strajki mi akurat wyszły. Strajki, strajki, zawsze wymówki. No wiesz, przez 2 lata obywatelom nie dawałem No chleba, zobacz, mogli a ja się dostałem wkurzyć. 2% dostałem War Supporta i 1350 manpowera, bo powiedziałem Arabom i Czarnym, że są okej. Okay. Jej. Okej. W ogóle Kubek mi się jeszcze nie zbuntował, to chyba dobrze. Ja, bo jest problem tu, gdzie stoimy. Co, mam jakąś kolej wam budować, czy co? Nie wiem, no potrzebuję zaopatrzenia. Zanim przyszliście, było tu zaopatrzenie, jak ja stałem 13 Ja mam tylko dywizjami. dwie fabryki cywilne, nic wam nie pomogę, nic wam nie Ja mogę wybuduję. pociąg tam pobudować lepszy. Gdzie to jest? Dobra, w międzyczasie ja tutaj wysłałem do dwóch Sycylii dywizje, żeby pomogły. Co dwie Sycylii? A. Okej, 12 jest. Dobra, włączam i teraz miesiąc będziemy czekać na to. Nie, kolejne strajki! Nie, mam O, już armię dobra, wszyscy. wysyłajcie do Indii to. Bo dosłownie. O co chodzi z tymi strajkami u ciebie? A, One dobra, się idą. Dobra, powtarzają, burzowe, bo chodź. ja chleba nie dawałem ludziom. Chcemy Aha, chleba. rzeczywiście, to ma sens. To teraz to ma sens, jak Dostałem. dajesz chleba. Ej, no sam sobie lubię czasami chleb podnieść, to ma sens. Może jeszcze na święta nie mają wody z solą? Czekaj, komuś wysłałem zaproszenie, a on Mi. ciągle trzyma. Nie mogę A nie, to wysyłać nie. innym ludziom przez to. A nie, nie, nie. O, ty mówisz o te ekonomiczne? To mi Tak. dopiero wyskoczyło teraz. To z opóźnieniem wyskakuje. Teraz widzę, że muszę odpowiedzieć na nie jeszcze drugim pytaniem. Ja chcę więcej budowy chyba na starcie przyda, czy ekonomia lepsza? Ekonomia. Zakon papieski. Kanada czy papież? Z Kanadą jestem w dobrych stosunkach, więc jeszcze papieża poprawię. Ale za to, że mamy dosyć dużo sojuszników, to mogę w was inwestować nawet. Uuu, cywilniak poza mapą, dziękuję. Może by to byłoby szybciej, gdybym się zorientował, że to trzeba zrobić, bo tak całą Oj, tak, to trzeba szybko marynarkę sobie robić. zrobiłem, zanim wam tutaj wszystko Znaczy, to jest wysłałem. akurat dobre też, no ja dopiero będę zaraz samoloty robić. Chcę się bardziej rozwijać, bo chcę jeden stały slot na marynarkę poświęcić. Badawczy w sensie. Wróć, lotnictwo chciałem powiedzieć. Coś. A, Kaiserka. Mam. Hello. Hello, A, darkness, już wiem, na my co mi old friend. idzie fabryki, bo ja buduję sobie przez decyzję. Ta. Ja Okej, mam komu minus ja na minusie wysłałem? 2 hitpower, ja pierdolę. Dlaczego Portugalii to tak długo zajęło? A, bo tak długo mamy Ej, czas. czy możemy Amerykę atakować? Cywilkami dogoniłem tego. Kanadę. Jak Naprawdę? Hindusów przegoniłem, a Francja może mi paluszki lizać. Ty masz fabryki? Gościu, no jak? 32 cywilki. No, dobrze. A masz tyle widzę prawie co ja. No, przekonuję. A A to zaraz bardzo dobrze, wojskowe klecze. ekonomia. To bardzo dobrze. O, nie masz ekonomii, ty tam nic nie masz w kraju w sumie. Nie wiem, kto ci tak mówił, ale tak. Twoja mama. O nie, Irlandia dołączyła do tamtych, kurde. Grałeś paktu? Nie, Do mafii? komuny. A. Komuna? To taka stara bajka dla dzieci. Jak to Szkoda, że wygląda? niektóre dzieci mają po 70 lat i cały czas w nią wierzą. No, co nie, jak Korwin normalnie. Jak twój stary. Uuu. Czas zainwestować w Indie? Tak. Nie, no. Nie! No O, dobra. nakarmić ludzi? Kebaba dać im? Na ostrym. Wiecie, co jest najlepsze? Że zaproszenie Hiszpanii jest na samym Dasz końcu. czwórkę? Co za chyba proszę Hiszpanii? A, okej, okay, wiem o co chodzi.
Pamiętaj, że co roku się to odnawia, co nie? Tak. Tylko nawet muszę wam to dać. Dobra, teraz jest taki problem. Nie widzę w Hiszpanii, żeby im dać. Zaraz będzie. Dobra, bo musieli się zgodzić najpierw. No. Właśnie jakieś IEDC Investments mi wyskakuje. To nie jest scam. No scam. No scam! No i tak Bitcoin działa, mordo, mówię ci. Dobra, kogo tam jeszcze wesprzeć? Dobra, Sardynię. Niech jeszcze powiedzieć. Dobra, jak mam dodatkowego cywilniaka, to zacznę klepać najważniejsze rzeczy. Czyli cokolwiek. Kolumbia, trzecia internacjonale. Mhm. No ale nie jest tak źle, w 40 dopiero wybucha wojna, więc jeszcze 2 lata. Wysyłacie dywizję do... No ja już do ciebie wysłałem, a gdzie dalej? Do Indii, do Indii. Do drugi koniec świata mi teraz każe lecieć. No. Wiem. No ja tam nie mam zbytnią dywizji, ja stałem na Francuzach na stolicy 7 dywizjami, 19 wiecie, mam w Wielkiej Brytanii. Te Crippling Strike 13 maja, o to za chwilę. No właśnie o to chodzi, zaraz możemy atakować Amerykę w końcu. Tak, tylko dosłownie, bo jak mi się kończą, to za chwilę mi się znowu pojawiają. Afganistan, da mi support na garnizon. Końca ktoś się zgodził. Ej, serio? No, ja też się zgadzam, dajesz. Daj mi 130 tysięcy manpowera. I daj tylko 20. Wiesz, ja mam Afrykę. Ja mam Afrykę. Masz kolejnych manpower od Omanu? Polski król ustanawia lojalny government, a lojalistów. O, coś w Polsce się wreszcie... Znaczy się w Polsce to do II wojny światowej to tam nie będzie spokoju. Drugiego Weltkriegu. A, tak, drugi Weltkrieg. O, tak. Potrzebuję polskich powerów. Mam non-stop na minusie. Najgorzej. Tam, jak ja zrobiłem sobie testową Francji, to miałem 1000 przed wojną na plusie. I nic nie mogłem wydawać. Muszę oddać wreszcie Panamie te tereny, ponieważ ona ciągle do mnie pisze. No tak, o to chodzi, że trzeba jej oddać. Mówię ci kolejny raz, że nie opłaca się tego trzymać zupełnie. Wystarczyło kliknąć, że oddaję, ale nie zabierajcie mi i nie zabrali. Lol. Nie wiem, po co ci to, bo teraz będą się buntować tam. Tak to oddajesz, oni to kontrolują, mają z tego manpowera 40 tysięcy i jeszcze dostają, wiesz, mogą koło dywizję z tego. Wow, wyliczyć, 40 tysięcy. No z tego można dwie dywizje wystawić. Ej, bo nie mamy strajków, za chwilę wojna się zacznie w Ameryce. No właśnie, atakujcie to lepiej. Jak to też atakować buriacką komunę. Dawaj, bo ZAM zaatakuje. No ja czekam właśnie, aż wysyłam Amerykę zaatakujecie. Komunistom w Ameryce. Dobra. Konwoje. Dobra, atakujemy. Czekajcie, chcę zrobić odliczanie, ale trochę to zajmie. No jest 3 dni. Pizdeczka, dawaj. Teraz miejsca, klikasz. 2 dni. Hitler. Jeden dzień. Koniec. I jesteśmy w wojnie. Pan chyba ty. Się, ja nie chyba ty. Dala, możecie atakować. Ej, ej. Jesteśmy w wojnie. Tak, kogoś naprawdę. Kogoś do wojny? Nikogo nie wezwałeś do wojny. Nikogo dobra. Nie wezwałeś. Wiesz, fajnie, że trzeba atakować, ale trzeba wezwać. A mogliście wchodzić sobie i tyle. Nowej Anglii nie mogłem wezwać, jakby co. Czekaj, co się stało? Chyba zaatakowali Nową Anglię. Okej, coś. Co? Atakują nas wszyscy. Znaczy się na tym polegała cała decyzja, że wszyscy nas atakują, więc... A, oprócz Ameryki, okej. Tak, bo to nasi fajni sojusznicy. Dobra, nie będę dawać pełnego poboru, w sumie się nie opłaca. Ja jestem w Chicago. Jej. Wielbłądy pierwsze. O, zapomniałem, że to Kaiserreich, oni randomowo będą wypowiadać wojnę. Dobra. W głównej mierze trzeba komuchów najpierw zarąbać. No, a co ja robię? Nie wiem, nie patrzę się w sumie. I słuchaj. Mhm. Bo tak naprawdę na zachodzie to ja po prostu coś wysłałem, żeby trzymało, żeby mi tam nie chodzili. Macedonia właśnie. Jej. Okej. Okay. No, wjeżdżamy w nich jak w kurde masko. Macedonia to państwo tego. Słowian, co podbili później starożytności. Ej, jeżeli jeszcze przejmiemy kilka miast takich strategicznych, to oni padną.
Nie wiem, nie patrzę się. No to zobacz, ja wszędzie rozjechałem. No patrzę, hej, tylko jakieś wężyki, ale przed miastem ci się tam zakończyło. W sumie ja chcę dołączyć do twoich wszystkich wojen. Zaproś. Ktoś mi front z tej Ameryce rozkurwił, bo się tak właśnie zrobił wężyki. Nie wiem, co. Ja to na rozkaz zrobiłem, nie chcę mi się na to patrzeć. Tylko wykonywałeś rozkazy. Jo. Jak dobry Niemiec. O, odcięli mnie, fajnie. No wiesz, aż tak dużo dywizji to nie mam. Gdyby Hiszpan. Dobra, jadę w Cleveland. Dobra, odetnę trochę tutaj od frontu. Kurde, odetnij się. Springfield, co zająć. Chuj, zatrzymaj się. Wielbłądy do boju. Na Minnesotę, tam gdzie rozruba była. O nie, Madison zajęli. O, Louisville. Wow. Nie powiem, już wojna hiszpańska była nieco bardziej emocjonująca. Dobra, tam na Pittsburgh jadę, nie ma być. Ja powysyłałem tutaj, co mogłem powysyłać. Teraz odezwa króla. Królu, złoty król, zająłem kolejne miejscowości. Bardzo mi miło to usłyszeć. Czas było budować sobie kolejne fabryki militarne. Hej, powiedzieć wam coś? Połowa tego punktu zapatrzenia, który chcieliście, już się wybudowała. Co mówiłeś, Jahol? Że ten punkt, który chcieliście zaopatrzenia, to mi się w połowie już wybudował. A, ja zbudowałem tam już prawie całą na piąty poziom. Nie masz za co. No, dzięki. Do Toronto poprowadziłeś ją tylko. Cicho. Chodziło tylko, żeby do Detroit to doprowadzić. Tak, polskie koleje. O, jeszcze jak. Kurde, ostatnio sobie w Iron Harvesta grałem i tam ta misja z pociągiem nawet fajna była. Ja, to było dobre. Czapunk. No. Polańskie koleje państwowe. Okej. Okay. Dużo tych komuków zostało, bo ja już prawie ich dobiłem w sumie. No właśnie, dobra, kurde, chłopaki, ledwo bo jest co... taka sprawa, ja już muszę wejść do wojny. O, dobra. Spoko. No to bo zaraz skończymy z Ameryką i podślemy tobie. Tak. Bo te Indie Południowe już toczą walki. No jaha. No, przydałoby się, żebyś dołączył. Pamiętaj, nie jesteś AI. Tylko no, uważaj na to, że twoją marionetkę mogą do wojny dodać. Ja teraz jadę na Kansas. Icha. Jakie resistance! Ja też mam resistance, ale nie wiem, chyba przez tą Amerykę po prostu i tyle. Jej, w Kansas jesteśmy. Ententa stoi razem, plus 5 war supportu. Upadek Beijingu. O, taki nasz upadł, widzę. No. Dobra, jakby co teraz robimy Isaaca i będziemy mieć wspólne badania. Kto się tam w ogóle bije? Zdziało Żulin. Piu i tutaj w centrum. No i w jakiejś losowej wojnie domowej w Chinach zginie więcej osób podczas wielkiej wojny w Europie. Standard. No, też chciałem to powiedzieć. Poczekaj, bo na Kansas tam odcięli tego... Nie, widzę, ale przynajmniej mamy plan. Ej, dostałem informację, że zaraz wojna będzie w Europie. Chiny. Tam. Chiny, Qingqiong przejął władzę. 12 milionów tak, osób wypadło. To będzie albo wczesna wojna, to wtedy Antanta, znaczy się Antanta, ci komuchy mogą wziąć, więc... No. Ale powiesz, tak naprawdę to do 40 roku chyba tak naprawdę jest? Coś takiego, wydaje mi się? Możliwe. Dobra, przydałoby się zdobyć jakiś punkt zwycięstwa. Ja już zdobyłem prawie wszystkie. Jeszcze Saint Lost szturmuje. Kurde, ten Nowy Jork! Ten Nowy Jork tak naprawdę powoduje, że nie możemy. Musimy pozdobywać jakieś takie małe tych komuchów, albo no, bo realnie rzecz biorąc, to tylko to możemy zrobić, bo Nowy Jork to nie zdobędziemy.
Za nic. Jak nie zdobędzie? A, dobra. No, nowa Anglia by musiała się włączyć. Na AI to wiadomo, że to jest AI. Jep. Tak, więc tak naprawdę komuniści to musimy ich dobić tutaj. Co ty tam zrobiłeś? Co? Nie wiem, bo nie wiem, czy to przez... A, bo mnie zapraszają do wojny. To przyjmuję. Bo wiesz, walczymy z pacyfikami. Ten człowiek, który nawet boty dodaje na Facebooku. A, to zaraz masz bariacką komunę. Ja czasami mam tak, że mi na Facebooku pokazuje, że o, dwóch znajomych zna jakąś osobę. Ja patrzę, kto to k***a jest i patrzę, dwóch znajomych. Ej, St. Louis! Vlog. Bo Vlog ma dwa konta i obu mam znajomych. A, tak, tak, my mi kiedyś robili, mi zostało drugie. No. Co będziemy St. Louis, to będzie chyba koniec. Kumpel opowiadał... No właśnie staram się dlatego zrobić to, tylko żeby tam się przebić, jeszcze idę. Kumpel opowiadał, jak kiedyś ziomka wkręcili, że powiedzieli, ej, a wpisz na Facebooku 1488. Dlaczego? No wpisz, zobaczysz. A nic mi się nie stanie. No nic. Wpisał. Zgłosili go. Ban. Nie wiem, czy jest 1488. Też nie wiem w ogóle. No to 14 to jest 14 słów niemieckich, które mówią o wielkości rasy niemieckiej nad resztą. A, dobra. A okay. 88 to jest HH, czyli Heil Hitler. A, no to teraz już bardziej rozumiem. To już ma sens nagle. No. Nie, to jest jakieś losowe dziady, co internetu nawet nie znają, siedzą. No wiesz, ale historię, tutaj repus. Ale historię Kaisera to znają całą, no. Więc tak, Kaiser urodził się w 1800... Historii, której nawet nie było, znają k***a całą. Tak, więc repus. Portugalia tu nas dołączy. Dobra. Komuna, padaj. Dobra, Louis upadło. Tak, ale komuna niech upadnie. Jeszcze jeden problem. No masz los jeden dosłownie, punkt. Jakiś randomowy na zachodzie może być. Oprócz tego, że trochę pacyficzne stany nas pognębiły. Co, wbili ci? No zobacz, co jest na zachodzie. Dobrze, a to zaraz ich ogniemy. No. Pamiętajcie, wszystko Ameryce oddać, tylko nie oddaję, wiadomo. Tak. Ale naprawdę musimy? No. Też wolałbym Nowej Anglii oddać. Puerto Rico chce traktat przyjaźni. Po co nam to k***wa odrzucić? To jest Puerto Rico. Nashville by się przydało zdobyć. Właśnie lecę tam. Dostałbym klejmy na Puerto Rico. A, właśnie. Yo! Dobra. Ameryka. Ja chcę Nowy Jork. Czekamy na Hiszpan. A się stawaj na ten Nowy Jork. Nie zabieraj im, bo i tak będziesz musiał oddawać. Ale ja chcę surowce, na przykład stal sobie wezmę, że papeta zrobi nie, stal. No. Nie, to się... Wiem, ale... nie umiecie się bawić. No. Francja, Hiszpania. Oba to są królestwa, więc jesteście razem. Tacy spięci, k***a, jesteście, że dramat. Masz jeszcze 8 tur. Możesz przewijać. Dobra. Czas ustawić fronty. Jo. Zajmiecie się... wiecie kim? O, pacyfiści się z tymi wzięli, zgadali. Kim? Z południowcami. Bo mały problem jest. Jaki? Nie mam prawa przemarszu przez Amerykę. Ja też. Dobra, już mam. Bo cała nasza armia idzie do jednej prowincji, o to chodzi. Wiem. Chodź to, Afganistan. Okay. Dobra, dalni już. Dobra, ja tutaj wyślę jak najwięcej armii na front taki... taki mój domowy. A wy tam róbcie co chcecie. Czyli do tego jadę. No. Nie powiem, Amerykanie mają trochę mało dywizji i by się przydało, żeby... Jadę, dobra, robię to, co robił już ten, jak Sherman, do morza. O tak, wreszcie wybadam radio. O, dopiero? No wiesz, mam 3 sloty, dopiero 4 dostałem. I teraz mogę usunąć depresję, którą naprawdę mam. Tak.
Ale pomyślcie sobie, jakie byłoby takie zdziwienie, gdyby ktoś rozumiał, że wiecie, żeby podsłuchał rozmowy pomiędzy graczami Hoja. Jak tam twoja depresja? Jest wielka. O Jezu, co się... Okej. Okay. Dobra, usuwamy Izrael. O nie, powiedziałem to na głos. Let's do this! Nie, bo mogłem się zgodzić na to, żeby usunąć ten Mutasafrafil, coś tam. I co, usunąłeś go? No, zgodziłem się, żeby usunęli. Po co? To wkurza Osmana wtedy fajnie. Powiem tak. Państwo wpali. Jest to chuj. Nie będę się przebijać po rzekę, ja lecę naokoło. Mhm. O, Syjam. Już się bałem, że tutaj ci naprzeciwko, ale oni chyba dopiero po wojnie na szczęście mogą... Jak to Tunezja mi się buntuje? Halo. No, w Afryce jest. Jakie ja mam jednostki, k***a, garnizonowe? W sumie tego nigdy nie sprawdziłem od początku, zresztą każesz jak czołgi, ty masz chyba kawalerię. Ej, dosłownie mam kawalerię, to dobrze. Jo. O, Syria powstała. Egipt Osmanem się bije. Ej, mam gościa z Weekly Stability. Jo. Co? Mam ministra z Weekly Stability. Biorę sobie go. To jest najlepsze, jak dodali do tego nowego DLC strasznie dużo osób z trajtkami Weekly Stability i po kolei co każdy patch jeden gościu właśnie dostawał minusa, że dostawał Stability sprawa, zamiast Weekly. Bo ja mam 38, a ja wybrałem właśnie artę z 40 roku z powodu takiego, że dostałem bonusy na to. A, tak, to jest naprawdę fajna sprawa akurat. Mhm. No teraz jak jesteśmy w Izaku, to trochę powinno nam dodać. A nie, to chodzi o to po prostu, że miałem, no, bonusik taki. Mhm. Mam 50% do drzewka z bronią dla piechoty. A w tej, RPA. Jak przegrają, to... A dlaczego? Bo RPA jest teraz te złe, a ci dobrzy to są ci malutcy. Rodezja i Natal. Mhm. A jak tam w Indiach? Dali zająłem, ale... Our finest hour. Co by się stało, gdyby jednak Niemcy przegrały pierwszą wojnę światową? Winston Churchill. Dokładnie. Ej, mogę obozy zagłady wyprodukować. No tak, to mamy Brytol. Wymyślili to. Przedałoby mi się to lotnictwo. Przedali lotnictwo, jakby miał. Dobra, zgadzam się na to, żeby Nowa Anglia była niepodległa. Are you sure about it? Nie. Uważam, że Nowa Anglia na pewno podejmie racjonalne decyzje. Boże, to jest tak śmieszne, że te kamele, te wielbłądy wszędzie pierwsze docierają. Ale jak tam z Huey Longiem? No, jeżdżam w Nowy Orlean. Nice. Nie chcieli, Armenia powstała, zaraz upadnie. No, tak naprawdę no, ci pacyficzne stany będą. Tutaj lagi, proszę bardzo. A no. Dobra, lecę Amerykanom pomóc, jadę wzdłuż Teksasu po prostu, będzie najlepiej wzdłuż morza. Pania, tu walczą lepsze Indie. Właśnie, zapomniałem, że ty walczysz tam w ogóle, jak się idzie. Dobrze, lotnictwo potrzebuje. A ty czemu nie mówisz? Ja mam masę lotnictwa. Mówiłem cały czas. No co nie mówił? W sumie go nie słuchałem. Tak, w momencie, kiedy zaczynał mówić, potrzebuję lotnictwa, to takie, nie potrzebuję nic. Nie, no w sumie ja potrzebowałem początkowo akurat, ale mogę przerzucić z powrotem, bo już mamy dominację. Mamy? Tak, jestem. No ja to podpiąłem sobie pod armię, ale mało to pomaga. To jest lotnisko jedyne, które było w zasięgu. Tak. Dalej nie ma. Dosłownie w Ameryce nie ma żadnych lotnisk, nie możemy korzystać. Mówię o Indiach. Ma tam z tyłu India, bardziej. To... ale jest popsute, nie mogę użyć go. Nie możemy korzystać. Z tyłu, to przy Nepalu jest zajęte przez nich. Ale z Nepalu możesz też latać. Nepal też ma. A rację, w sumie. Tam mogę, ale tam coś atakujesz? Nie, ale z Nepalu możesz latać przecież. Tak, ale się pytam ogólnie, czy z Nepalu będziesz atakować jakieś... Na razie mam przyczółek w Darjeeling. I staram się go utrzymać. Okej.
W ogóle jest, gdzie jest dywizje? O, tutaj są. Patrzyłem, gdzie są dywizje Repusa. O nie, Tunezja mi się buntuje, no szkoda. Zaraz ja muszę wracać armię. Zaraz. Ja tam dałem mały front i mam 20 dywizji. Coś tam pchają do przodu. I dobrze. Kogo pchają? Twoją mamę. Czyli dzień jak co dzień. O Jezu, wojna domowa w Grecji się powstała. Tak, już dawno. Komu wiem o tym, ale... Kurde, ten portret tego Aleksandrosa to wygląda jakby był z wanilii. Może tak być. Raczej nie, oni swoje... Dobra, portrety. Ale będzie trzeba pomóc potem, bo jak oni walczą przeciwko komunistom, syndykalistom, to jest duża szansa, że potem do nas dołączą. Jak mają mową. No, nie przydałoby muszą, ale... nie być w wojnie. Oraz przydałoby się pomóc Włochom, bo oni, zobaczcie, jak blisko już mają tutaj. Tak, blisko. A, ja widzę, tak. No. Pamiętam, im więcej Włochów zginie, tym lepiej. A pamiętać trzeba, że socjaliści mogą dołączyć do frakcji. Wszyscy mogą dołączyć do każdej frakcji. Znaczy się, no, dwie Sycylie nie, raczej nie dołączą do frakcji. Ja może powinienem w końcu zacząć robić główne drzewko, które daje mi stabilność. Czekaj, co ty robiłeś? O, no, by się przydało prawą stronę, bo wtedy masz do gospodarki. Co prawą stronę? A, tą mówisz, to. No. To na dole w sensie, tak? Mhm. Mówię, że miałem samoloty klepać, a prawie nie mam samolotów, dlatego klepię. No, nikt nie klepie, zgaduję. No, dlatego badania teraz robię, ile się na samoloty. Ej, mam dosłownie to cel narodowy, który może mi dodać radio. O, fajnie. A ja 4 dni mam do ukończenia go. Też fajnie. Okay, ja mam tak, wszystko pod pancerniaków, ja pierdziłem. Można przyspieszyć? No to może nie spowalniać, jak w tych Indiach tam. No w sumie. Winnipeg support! za dużo Hindusów teraz jest na tech supporcie na linii. Chłopie, umieramy w milionach tam. Wy macie jeszcze to, że ten, że albo telefon, albo internet. O właśnie, sprawdzę w takim razie wojnę. Current Wars, Indie. Ty straciłeś już... 14 tysięcy Hiszpanów zginęło. No 63 tysiące? O Jezu, ale szczęcasz się na wojnie. Ausi zaraz padną. Kurde, ile nas zginęło w ogóle? 108 tych? 4 tysiące Francuzów. Kurde, ja najwięcej robię. Oj, tak, najwięcej ja ginę. Ja widzę, jak się bije dali. O. Człowiek ginie w miliardach, a on tutaj... Bo no dobrze, ty przyjmujesz na siebie uderzenia, a ja zajmuję wszystkie punkty. O, kurde, wreszcie. No ja chcę coś... Czemu oni mają floty? Bo zapewne umarła im, co? Dobra, trzeba jechać rozwalić ostatniego. No. Co robię od bardzo dawna. A to dlatego ty się tak wykrwawiasz tam na górę? No, bo na północy to tam po prostu, że tak powiem, nic nie idzie do przodu, a trzeba ich atakować. Albo tam są Japończycy i Brazylijczycy. No. Możecie pójść tak totalnie po południu. Właśnie tak robię. I to jest w sumie najlepsza trasa, nie powiem. Latają te samoloty? Jo. Oczywiście. Nie, ale. Kanada mnie w cywilkach wyprzedziła. Tak być nie będzie. Wojna. Tak. Jeszcze jak? Trzeba pokupować trochę stali od Rosjan. No latają samoloty, a co? Tylko, że nie mają zasięgu. Oj, zimna wojna. Finlandia zdobyła tereny. Dobra, chyba muszę zainwestować w was? Tak, muszę w was zainwestować. Już latają, już mają zasięg. Po prostu nie, był problem taki, że... A nie, jeszcze nie mogę. Były na mniejszym lotnisku i tam nie było zasięgu. W sensie nie było tego, zasięgu i nie było miejsca. Oj, chyba już będzie po naszym sąsiedzie. No bo tam jest inny, żeby to ogarnąć. Po jakim sąsiedzie? RPA. A no tak, RPA, no padło wszystko. Tak, no to trudno. Niemców dołączył pewnie. To Portugalia się z nimi bije i ten kawałek ziemi to im przeszkadza w walce. Ej, zobaczcie na flagę Irlandii. Boję się. Ha. Co to jest? Wielki wóz. Wóz i przewóz. Alaska.
Czekaj, mogę oddać... Nie będę oddawać Anglii ich terenów. Ale jak ja chciałem ropę w Teksasie, to już nagle nie możesz. No i nie daję Anglii niczego. A jak sam chcę sobie tereny zatrzymać, to od razu już... Jak tam ofensywa nad... atakuje się przez rzekę? Okay. A ty atakujesz? No ja ciągle mam włączony atak. No, na dwie dywizje pewnie, reszcie każesz się wykrwawiać. Widzę jednak straciłem ciężarówkę... Straciłem 120 tysięcy. Ciężarówka ci w Quebecu stoi, gościu, czemu nie czasem ja zero, bo mi się znowu wyzerowało. No to jest specjalna ciężarówka. No, dla specjalnych żołnierzy. No właśnie. Specjalnej troski. To jest ta czarna Wołga. Kajzerka, nie laguj. W którym roku jesteś, Kajzerka? 39. O, udaje wam się nawet przebić przez to. Znaczy się w Loczowi dokładnie, ale... No tak, bo rzuciłem Wielbłąd. Udało mi się A po czym cofnąłeś się i... Aha, jak... cofnęło mnie. Lol. Tak. Jakbyś nie dawał na piątkę, to może dałoby radę. Ale to jest zawsze zabawne, kogoś laguje, a ty najpierw spamujesz piątkę. I patrzysz tylko jak... I potem się dziwi, że jest to problem. Okej, okay, co tutaj? Syntetyczne tutaj. Więcej ropy. O nie! Dobra, poprawiam nieco stan w obozach śmierci. Czekaj, co jest? New England na co? Ej, bo zaatakowali? O! What? A, bo dał im niepodległość i ci nie, czekaj, co się stało? Nie dawajcie ich do frakcji. Nie dawaj, tak, dołączajcie do nich. Gorzej, jak ktoś dołączy z tych. Oby nie doszło do tego, że gra ich dołączy. Tak. Dołącz do wojny. Przeciwko Ameryce, okej. Okay. Czekajcie, zapiszcie może. No, zapisz Repuls. Zapiszmy i ale jeżeli ty też oni... zapisać. Dobra, to chcesz. Zapiszmy i jeżeli ich dołączą, to by po prostu reload i... I się naprawi to. Tak, i się wtedy ich naprawi się. Znaczy na razie nikt się nie dołączył z tych tutaj. No. Po prostu nie wiem, jak działa u nich tak głupia mechanika dołączania automatycznego. Dobra. Bo powinniśmy już kończyć odcinek, bo ten będzie dłuższy. Tak, właśnie dalej... chciałem powiedzieć, że trzeba kończyć. Dobra. To nara. Nara.